Kobieta zmienną jest. Monika Gbiak. Wszyscy mamy świadomość, że to, jak wyglądamy, ma wpływ na to, jak jesteśmy odbierani przez innych. W kolejnym cyklu przedstawiam kilka wskazówek, jak wykreować swój wizerunek, wystylizować swoją twarz, w zależności od okoliczności. Musimy mieć na uwadze charakter imprezy, kolorystykę stroju i nasz indywidualny typ kolorystyczny. Współczesne kosmetyki dają nam szeroką gamę kolorów, których nie powinnyśmy się bać. Niestety najczęściej słyszę, że kobiety wciąż najchętniej sięgają po bezpieczne brązy, które korzystnie wyglądają tylko w dziennym oświetleniu. Namawiam więc do zabawy kolorami, szczególnie po lecie, kiedy jesteśmy jeszcze opalone, a odpowiednio dobrane barwy ożywią naszą twarz. Ta sama zasada sprawdza się również w makijażu wieczorowym, który powinien być zarówno ciemniejszy, jak i bardziej intensywny. Stylizacja ślubna twarzy powinna zawierać elementy makijażu naturalnego, przyjemnego w odbiorze facetoface. Stawiamy nacisk na neutralne barwy, jak również wieczorowego i fotograficznego, bo zdjęcia będziemy oglądać przez wiele lat. Na szczęście makijaż jest naszym sprzymierzeńcem i z jego pomocą możemy uwydatnić atuty naszej twarzy. Należy tylko pamiętać, że to nie charakteryzacja, więc wciąż powinnyśmy być podobne do siebie samej. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.